No i w końcu zrobiło się naprawdę biało i pada prawdziwy śnieg. Nawet nie wiecie, jak się cieszę. Uwielbiam śnieg, serio. Ciekawe, czy się utrzyma. Mam nadzieję, że tak. No chodź, chodź. No chodź. No. Proszę. Wskakuj. Sushi, a gdzie ty jesteś? Przyszłaś też? Chcesz swój kalendarz adwentowy otworzyć? Chodź, zobaczymy. Chodź, zobaczymy, co jest dla psa dzisiaj. Co to jest dzisiaj? Patrz, jakie ciacha! Sushi! Co to za ciacha? Co to za ciacha? Co to jest? Od rana słodycze na śniadanie we Vlogmas. Jedno ci tam, proszę. No. Wszystkie moje życzenia się spełniają, bo tak bardzo chciałam, żeby spadł śnieg w grudniu, żeby w końcu była taka piękna, biała zima. Ja naprawdę się z tego mega cieszę. Ja wiem, że to jest taka pierdoła, ale naprawdę już tyle o tym Tomkowi mówiłam i wczoraj nawet oglądaliśmy prognozę pogody. Ja mówię, zobaczysz, będzie padał śnieg. Nie, nie będzie u nas padał śnieg. Mówię, zobaczysz, będzie śnieg. Będzie śnieg w grudniu, będzie śnieg na święta, będzie śnieg na nasze wesele. Mam nadzieję, że się utrzyma, że to nie będzie tak, że teraz padł i poleży dwa dni i koniec, czy tam tydzień. Ale, no serio, jestem podekscytowana. Wczoraj już tak padywał delikatnie, ale dzisiaj to już mamy Winter Wonderland. Tak, i słuchajcie, wstałam jakoś po 7:00, zanim się tam ogarnęłam i tak dalej, to jakoś było przed 8:00. A potem siedziałam i odpisywałam na maile i robiłam różne nieciekawe rzeczy. Jest 11:00 i dopiero jem śniadanie. I dzisiaj na śniadanie mam tajskiego wrapa z sosem orzechowym. Tak, nadal to jest catering pudełkowy. W wersji wegańskiej. O Jezus, no. Ja nie wiem, co jest, słuchajcie. Ja mam... Pada śnieg za oknem, a ja się budzę, także mam przesuszone gardło, na pewno od kaloryferów, od ogrzewania. Już mamy ten oczyszczacz powietrza. Mam takie zwykłe powieszone na kaloryferach, takie nawilżacze tradycyjne, wiecie, takie oldschoolowe, pojemnik z wodą. Ale ja nie wiem, co jest, ja się budzę po prostu z alergii, znaczy z alergią po prostu, nie wiem, ciężko mi się oddycha. Czy to jest ten smog? Bo też wczoraj oglądałam prognozę pogody i podobno tutaj jest w Łodzi taki alert dla powietrza, który jeszcze nie jest bardzo zły, nie jest takie bardzo złe jak w Krakowie, ale też nie jest dobre. I podobno astmatycy, alergicy, dzieci na to bardziej reagują. Ja nie jestem astmatykiem, ale jestem alergikiem. Może od tego ja się tak źle czuję od jakiegoś czasu, no może to nie jest alergia, nie mam. Powiem wam pojęcia, ale to jest masakra i to mnie tak męczy. I czasami po prostu mam tak, że nie robię nic ciężkiego w domu i idę i tak, aż mi tak ciężko oddychać. Nie wiem, masakra.
i oczy mam takie mega, nawet nie to zaczerwienione, ale takie piekące mam te oczy. Dobra, to wam pogadałam. Ale słuchajcie, tak już się w tym roku tak bardzo się cieszę w ogóle na tą zimę, na vlogmas, na święta, na nasz ślub, na wszystko, że po prostu jestem tak pełna takiej pozytywnych wibracji, dobrej nadziei, dobrego humoru i nawet jakieś takie pierdoły, które się dzieją nie do końca dobre, to nie są w stanie mi zepsuć humoru. Mam nadzieję, że będzie właśnie tak pięknie biało i klimatycznie przez najbliższy czas. No naprawdę, mam odsłonięte wszystkie okna i po prostu zamierzam tutaj siedzieć na kanapie z laptopem i sobie zerkać przez cały dzień dzisiaj na tą piękną pogodę. Mam dzisiaj mnóstwo rzeczy właśnie do zrobienia na kompie jeszcze, więc dzisiaj... No właśnie, to jest ten problem vlogmas, że po prostu czasami są takie dni mega nieciekawe do nagrywania, a to jest vlogmas i nagrywamy codziennie. No a dziś przypuszczam, że dzisiejszą większą porcję dnia zajmie mi właśnie i montowanie, i jeszcze robienie różnych rzeczy na kompie, ale takie życie, taki vlogmas. Okej, kochani, pamiętajcie, że jeżeli chcecie sobie zobaczyć nasze dekoracje świąteczne, to wpadajcie na Mieszkamy. Postaram się dzisiaj nie i jutro też nie, bo jutro musimy coś ważnego załatwić. Ale może w weekend jeszcze wam nagram kolejne dekoracje, bo zamierzam jeszcze robić w domu dekoracje kolejne. Nie zamierzam poprzestać na tym. I też mamy w zanadrzu inne filmy nieświąteczne, jeżeli ktoś nie czuje świątecznych klimatów. To pamiętajcie, że cały czas na Mieszkamy wrzucamy regularnie filmy. Dobra, słuchajcie, idę w końcu zjeść, bo już mi burczy w brzuchu, a potem sobie odpalę kawkę i czekoladkę z kalendarza adwentowego jako moje guilty pleasure. Nie guilty pleasure, taki zakazany, no nie wiem jak to powiedzieć, ale wiecie o co chodzi. O, powinno być na diecie przed ślubem. Jedna czekoladka jeszcze nikogo nie zabiła, a ile radości do kawy, prawda? Prawda, pa! Okej, zrobiłam kawę w mojej ulubionej filiżance z TK Maxa, która niestety Tomek ją wyszczerbił w zmywarce. On tak rzuca tymi kawami. I do kawki. Powiem wam tak, że ten jest ładny, ale ta czekoladka no ładka. Taka średnia, jak z takich różnych, wiecie, randomowych kalendarzy. To nie był... Nie był czekoladkowy szał. O, zrobić taki, co my tu mamy. Co to jest? Aha, to jest samolot, bo wiecie co? Jak spojrzałam na to w ten sposób, chyba tego nie widzicie. To przez chwilę wydawało mi się, że to coś innego, ale to chyba samolot. A jaki mam obrazek? Obrazek mamy Ostrokrzew. Dobra, to odłożymy i teraz drugi kalendarz. O, jest dwójeczka adresu, proszę bardzo. O, wow! O, i znowu dwie. Ale ekstra, to zawsze tu będą dwie czekoladki. Ale mega. I tu mamy jakiegoś aniołka. No, to ekstra. Podoba mi się. Dwie czekoladki to coś, co lubię. Hej, to znowu ja. Już się wyszykowałam. Założyłam sweter odpowiedni do tej pogody, bo już cały taras mamy w takiej warstwie śniegu. No jaram się jak kupię, jak dziecko po prostu. Normalnie zaraz wyjmę sanki i pójdę jeść. Słuchajcie, to jest golf, ten golf Mentos. Śmieszna jest ta nazwa. Z Morgana, z... Zalando. Go kupiłam w ogóle jeszcze na tej przecenie Black Friday minus 20%, więc zapłaciłam za niego na błąd. Już to jest to, co jest złotych wejściowo. Tak mi się wydaje, jest w różnych kolorach. Ja mam biały, czerwony, szary. Tak. I po prostu te golfy są świetne. I też zamówiłam jeansy rozmiar mniejszy niż miałam. I jeszcze są tutaj za szerokie, także yeah, baby. Tak, ale te golfy wam bardzo polecam, bo one bardzo ładnie wyglądają, bardzo ładnie opiskają sylwetkę. Mają fajny materiał, nie poce się w nich.
też się fajnie piorą. Ja w zeszłym roku miałam dokładnie identyczne, tylko że zrobiłam mu dziurę niestety, ale to z własnej winy. Natomiast te golfy są super, także kupiłam go ponownie, no i taki biały golf. Do tego granatowe rurki z Only i botki, które już mam dawno, nie pamiętam skąd one są, ci za granicą i w Austrii kupowałam. Tak one wyglądają. I tak, perfumy. To będzie Sexy Ruby. Bo Wanderlust już mi się prawie kończy, więc oszczędzam. Och. Ekstra. I co teraz? Makijaż taki w sumie prosty. Trochę ciemniejsze może oko. Jasne usta. Jasny sweterek. I chcę wam pokazać trzy nowe czapki. Mam trzy nowe kolory. Wprowadziliśmy w ogóle taki kolor, to jest taki prawdziwy army green. Czyli jeżeli chcecie coś takiego do parki na przykład, jeżeli macie parkę w takim zielonym, wojskowym kolorze albo coś w tym stylu, to to będzie ekstra, zobaczcie. Bo to jest taka trochę brudna zieleń, trochę zgaszona. Tu też będzie ładnie wyglądało i do czerni, i do granatu. Wiecie, że ta zieleń może być taka niezbyt korzystna dla niektórych odcieni skóry, a ten taki chłodny odcień, zobaczcie, od razu mam taką, jak wkładam tą czapkę, mam taką wybieloną twarz, tak ładnie to wygląda i tak jak mówię właśnie, i też na przykład do jeansu ona ładnie wygląda, także to jest nowy gałgan Army Green, drugi nowy gałgan, który jest piękny, to jest, słuchajcie, bordo. I pamiętajmy, że kolor bordo się nie odmienia, bo czasami słyszę, albo czy ostatnio czytałam gdzieś na filmie, widziałam, dziewczyna się malowała i mówiła, że bordem maluje powiekę, albo widziałam jakiś post w salonie kosmetycznym, paznokciowym, że paznokcie tam na przykład z granatem i z bordem, bordo się nie odmienia. Więc to jest taka czapa. Och, jaka ona jest przepiękna. Zobaczcie, jaki jest ładny ten kolor, taki głęboki. To jest takie wino, takie, nie wiem. Wiecie, też nie słuchajcie tego, co ja mówię. Patrzcie, ta kamera naprawdę oddaje dobrze kolory, bo ja czasami trochę inaczej opisuję, niż inni widzą, bo ja czasami mówię, że coś jest niebieskie, to jak mówi, że jest zielone, wszyscy mówią, że jest zielone, ja widzę niebieskie, więc tak, ale w każdym razie to jest taki piękny, piękny kolor. I, no słuchajcie, ta alergia jest po prostu. I mamy też piękny fiolet. O, zobaczcie. I ten fiolet jest rewelacyjny. I to jest taka śliwka. O. Nie mieliśmy chyba jeszcze fioletu do tej pory, ale to też dlatego, że fiolet, tak jak czerwień, jest trudnym kolorem i trudno znaleźć dobrą przędzę, żeby, wiecie, ten kolor nie był za bardzo jaskrawy, ale też nie był taki smutny, bo chciałabym, żeby te czapki mimo wszystko, nawet kolorowe, to były na tyle stonowane, żeby dało się je nosić, no wiecie, tak do różnych rzeczy, tak? Nie tylko, nie wiem, do jednego płaszcza. Więc to jest taki przepiękny fiolet. Ja w ogóle sobie lubię w fiolecie, bo w ogóle blond włosy od razu tak ładnie wyglądają na taki... mają od razu taki zimniejszy odcień, wiecie? Taki platynowy się robią włosy przy fiolecie. I też zielone oczy ładnie wyglądają. W ogóle lubię. Lubię fiolet, więc zostanę w fioletowej, gdyż śnieży jak, nie wiem, na zewnątrz. I pogoda jest jaka jest. I chciałam wam jeszcze pokazać kurtkę na zimę, którą sobie kupiłam. I kojarzycie mój miśkowy płaszcz i ten płaszcz taki wełniany, kamelowy. I po prostu, o, jeszcze jej nie nosiłam. Pierwszy raz mam sobie, o, jaką ma ładną tutaj muchę, bo to jest Patricia Pepe. Wrzucę wam link pod spodem, jeżeli ona jeszcze będzie. I ona też była w różnych kolorach, była też czerwona. Ale jakoś... stwierdziłam właśnie, że teraz beż mi się podoba i chcę coś jasnego. I zdecydowałam się właśnie na beżową. Z takim stojącym kołnierzem, bo włosy mi się kleją do twarzy, do szminki.
Bo stwierdziłam, że chcę coś innego po prostu, bo już wszystko ciągle czarne i chcę trochę koloru w szafie. O, i ona ma taki piękny stojący kołnierz. Tak. I to, co mi się najbardziej w niej podoba, to to, że ma ekstra pasek, więc to nie będę takim bałwanem w niej, bo po prostu te wszystkie kurtki jednak ogrubiają. Nie widzę, co robię. Nie mogę się i patrzeć na was i zapinać kurtki, bo... I chciałam coś takiego taliowanego i ona ma ten pasek w talii. W ogóle ten pasek jest całkiem ładny. O, i zobaczcie. Ekstra. Prawda, że fajnie to wygląda. Naprawdę. Naprawdę super kurtka i ona jest puchowa. Wydaje się być bardzo ciepła. Tak jak mówię, jeszcze jej nie miałam na zewnątrz, więc dopiero dam ją znać. Ma kieszenie. No jest taką miejską kurtką, bym powiedziała. To jeszcze nie jest jakaś, wiecie, wielka puchowa, no bo najpraktyczniejsze i najcieplejsze są jednak płaszcze do kolan. Ale to też jest w wersji, to może wam wrzucę, bo to też jest w wersji płaszczyka długiego. Tak. To też wam wrzucę i właśnie jest w różnych kolorach, więc jak macie ochotę sobie zobaczyć. No i bardzo fajnie to wygląda, bardzo jestem zadowolona z tego zakupu. No i wezmę do tego boja, ponieważ i kolorystycznie i farbami złotymi mi tutaj najbardziej pasuje do kurtki i do butów. A też jak pada śnieg, to już nie będę niestety mojej Gucci pięknej nosić niestety, ale no na śnieg nie odważę się jej zabrać, bo to będzie jej absolutny koniec. O, więc ja tak wyglądam i zabieram go ze sobą i odzywam się później. Zobaczcie, ile już śniegu napadało. Zarąbiście. Ile w kącie za to, że nie jest świąteczny, to teraz siedzi w kącie, a nie na kominku. Hej kochani, wróciliśmy do domu, jest ciemna noc. Cóż, już tutaj tupię, żeby dostać obiad. A słuchajcie, ja chciałam wam pokazać, gdyż mamy nową kolekcję bluz na gałganie z okazji naszego święta, które niebawem nadejdzie. Już tuż, tuż. Już tuż, tuż. Więc jeżeli chcecie taką bluzę dla siebie, albo możecie powiedzieć mężowi, żeby wam sprezentował. Teraz pokażemy. Tak, to zobaczcie, to jest nasza kolekcja. Tak się muszę pokazać. Z okazji naszego ślubu jest żona i żona jest z... Gdzie jest slice? Tu jest slice. Tu jest slice, a tutaj są dwie obrączki. Bluza jest bardzo fajna, zrobiliśmy taką dłuższą bluzę, którą spokojnie możecie nosić do leggingsów. Ja mam 1,76 m, więc pamiętajcie, że też dla was to będzie w ogóle jeszcze dłuższe, więc to będzie taka sukienkowa bluza, tunika, którą można nosić do leggingsów, która zasłania pupę, która nie będzie jakaś taka krótka. Tutaj bardzo ładnie leży, no jest czarna i w ogóle jest bardzo ładny ten materiał i on pod spodem ma takiego misia, ale takiego miłego, takie o, jest bardzo, bardzo miłe i mamy wersję żona i mamy wersję mąż, za chwilę wam zaprezentuję. Zaraz będzie prezentacja. Zaraz będzie prezentacja na lwie i słuchajcie, zrobiliśmy cyber weekend i... Cyber weekend. Nie, zrobiliśmy Cyber Weekend poprzedni, Cyber jak, weekend. Był Black, jak był Black Friday, to zrobiliśmy wyprzedaż na gałganie i potem dużo osób jeszcze do nas pisało, że chciałoby coś kupić. Więc słuchajcie, to będzie ostatnia w tym roku przecena, nie będziemy robić więcej takich akcji i z okazji też wprowadzenia nowych bluz. Dzisiaj, od dzisiaj macie minus 15% na wszystko w sklepie. Napiszę wam pod spodem, jaki jest kod, bo jeszcze tego nie wymyśliłam. Kod od kiedy do kiedy i jak to wszystko działa, więc będziecie mieć to w opisie i na gałgany, i na bluzy, i na wszystkie inne rzeczy, które mamy w sklepie. Także spieszcie się, tych bluz jest limitowana, to jest limitowana edycja tylko z okazji naszego ślubu. Ich nie ma dużo, także jeżeli macie ochotę kupić, to spieszcie się, bo szybko odchodzę. Prezent od gałgana na nasz ślub. Tak, to jest prezent od gałgana na nasz ślub. Ja jeszcze tutaj tak odejdę, żeby wam się zaświecało i
okazałości. Naprawdę bluza jest super, zresztą wszystkie te nasze bluzy nam się świetnie sprzedają, zawsze jesteście zadowoleni, także... A ta ma naprawdę jeszcze fajniejszy materiał, znaleźliśmy jeszcze taką lepszą dzianinę, która jest naprawdę taka szlachetna i pod spodem ma takiego miśka, który jest... Zwierzaki, nie ganiajcie się, jak ja tu o bluzach opowiadam. Sushi też nie chciał bluzy. Sushi ma bluzę gałganową z pizzą. Psia bluzy jeszcze jakieś chyba... Świadkowa. Adek. Świadkowa. Ma garnitur? Ma. Także słuchajcie, to są nasze bluzy. Jeżeli macie ochotę, to wbijajcie na gałgana, link będzie do wszystkiego pod spodem. I teraz pokażę, muszę zdekapitować kadrem lwa, żeby wam pokazać na ale już niedługo. Bluzę mąż, ale już niedługo. Dobra, to pokazuję. Więc teraz możecie obserwować w tańcu lwa bluzę mąż. Tak wygląda bluza mąż. Mąż się obkręci. Pięknie. Tak wygląda bluza mąż. Z pizzą, tak. I tu też ma obrączki i ten nadruk jest taki, to jest takie troszkę wypukłe i takie grubsze. Także fajnie to wygląda. Nie bójcie się, nic wam, ja wam gwarantuję, że nic wam nie popęka, ani w praniu się nie zniszczy, bo to jest naprawdę wszystko bardzo, bardzo dobrej jakości i bluza, i nadruk, także nie musicie się obawiać. Dobra, to tyle chcieliśmy powiedzieć, idziemy tak w końcu jest. Jeść. No, miau. Pokażę wam jeszcze, co zwierzakom kupiliśmy na Mikołajki. I to jest dla kota z wołowiną Angus, to chyba kosztowało 27 zł. No, oparte na wołowinie, jagnięcinie Romni, dziku i wieprzowinie Yorkshire. Mam nadzieję, Kicia, że będzie ci to smakowało. Kupiliśmy sushi takie małe kostki, bo właśnie ostatnio polubiła. Ona nic nie gryzie, nie chce jeść chrupku, więc chciałabym, żeby coś, wiecie, pogryzła. Więc kupiliśmy takie kości. Takie coś lew wybrał. I te dwie kości, które kiedyś już jej kupiliśmy, ja nie wiem z czego to jest, miała taką. I po prostu całą zjadła, bardzo jej to smakowało i pogryzła całą, zjadła do końca, więc widocznie jest super, więc kupiliśmy jeszcze jedną taką i drugą jakąś inną, dosyć obleśne, ale co zrobić i taki patyk. Więc zobaczymy, więc to będą nasze prezenty na zbliżające się Mikołajki dla sierściuchów, a tu jeszcze gotuję wodę, jak słychać. Wyjęłam mój świąteczny kubek z Pragi z zeszłego roku. On jest starbucksowy, to jest jakaś tam limitowana edycja i w zeszłym roku jak byliśmy, pamiętasz, byliśmy w Pradze w zeszłym roku o tej porze, mniej więcej, no może trochę później. Tydzień później. Włączali choinkę. No, włączali. I to jest jeden z moich, jeszcze mam drugi świąteczny kubek, jeszcze jeden z Pragi. I zobaczcie, zapomniałam wam to pokazać, jak byliśmy ostatnio w Berlinie, to kupiłam w DM-ie. I to jest herbaciany kalendarz adwentowy i zapomniałam o nim. I teraz chciałam się napić jakieś herbaty i sobie przypomniałam o tym. I tu macie 24 herbaty, tutaj z tyłu jest napisane niestety po niemiecku. Więc może niekoniecznie będę wiedziała, co to oznacza, ale i to jest jedynka. I domyślałam się, że to jest owoce i wanilia. I pewnie hibiskus i nie wiem co. No nieważne. W każdym razie będę sobie testować. I tutaj każda herbatka jest... O! Miętowa. Ciekawe, myślę, że mogę... O! Kardamon. Myślę, że mogę oszukiwać i sobie wziąć inną? Nie. No bym się tutaj miętowej to bym się napiła teraz. A to jest jaka? No dobra. W każdym razie to jest mój jeszcze jeden kalendarz adwentowy, o którym sobie przypomniałam. Także kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vlogmasa. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście z nami. Dajcie kciuka w górę, jeżeli lubicie vlogmas, zostawcie ślad po sobie, że jesteście. Jeżeli nie komentujecie, nie subskrybujecie, a widzę, że jest was dużo, to zostawcie chociaż kciuka w górę, będzie nam mega miło. I widzimy się jutro o 19:00. Trzymajcie się ciepło.